Serock 2023 rok, konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Jesteśmy na stoisku firmy BXF Energia, spółki córki firmy Budimex, a naszym gościem w studiu jest prezes BXF Energia, pan Piotr Świecki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, kłaniam się. Panie prezesie, jaką rolę firma pełni całej grupie Budimexu, jeśli chodzi o energię odnawialną? Co dzieje się w tej chwili w tym zakresie? Już tłumaczę. Powołaliśmy BXF Energia w kwietniu tego roku z myślą o tym, żeby inwestować długofalowo i rozwijać projekty związane z energetyką odnawialną. Nasza spółka matka Budimex znana jest największym wykonawcą w Polsce, największą firmą realizującą kontrakty. Natomiast podjęliśmy taką decyzję, że chcemy również aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej, nie tylko realizując kontrakty dla naszych inwestorów, ale również jesteśmy gotowi na to, żebyśmy realizowali kontrakty dla nas i rozwijali te projekty, budowali te projekty, a potem je eksploatowali i produkowali zieloną energię ze własnych źródeł. Historia stosunkowo krótka spółki, no ale co się teraz dzieje? Co się udało już może zrobić? Znaczy, to jest formalne powołanie, natomiast realnie podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy aktywnie w tym rynku uczestniczyć rok temu i przez ten rok my żeśmy przejęli dwa projekty, które jeden z nich jest już właściwie skończony, mówię o projekcie wiatrowym, projekcie Magnoli. Mamy również drugi projekt, który jest projektem fotowoltaicznym i w tej chwili rozpoczynamy jego budowę. Te dwa projekty oczywiście są skromne, to jest łącznie 20 MW, czyli niedużo jak na potentatów, których mamy na tym rynku, natomiast od czegoś trzeba zacząć. Niezależnie od tych dwóch projektów, które są w trakcie realizacji i które my przeniesiemy po prostu do spółki, która stricte będzie się tym tylko zajmować, rozpoczęliśmy proces budowy zespołu, musimy zbudować swój zespół ludzi, głęboko wierzymy, że własne kompetencje są kluczem do sukcesu. Wysoko wykwalifikowana własna kadra gwarantuje tak naprawdę długofalowy rozwój właściwie firmy. Oprócz tego nawiązujemy współpracę z różnymi co-developerami i deweloperami, dlatego że mamy w portfelu już około 100 MW projektów wiatrowych i PV-kowych w dewelopmencie z innymi partnerami. I cały czas rozpatrujemy szanse akwizycyjne, to znaczy jesteśmy gotowi zakupić projekty w fazie takiej gotowej do budowy, czyli z pozwoleniami, z dokumentacją i jesteśmy gotowi po prostu tutaj zainwestować, żeby troszeczkę przyspieszyć ten proces, skrócić proces developmentu, a przyspieszyć proces, przejść do właściwej budowy i potem do eksploatacji. Także oczywiście poszukujemy tutaj partnerów cały czas intensywnie, ze względu na to, że jesteśmy nowi na rynku, ale też dosyć aktywnie tutaj działamy. I trzeci obszar, który jest dla nas bardzo istotny, no to energia elektryczna z tych wszystkich projektów w naszym idealnym scenariuszu chcielibyśmy ją sprzedawać poprzez umowy PPA z podmiotami trzecimi, z off-takerami. I tutaj prowadzimy rozmowy z potencjalnymi off-takerami, dlatego, bo chcemy zabezpieczyć po prostu odbiór tej energii elektrycznej z naszych projektów do odpowiedzialnych partnerów. Wspomniał pan o inwestycjach, no bogaty jest ten portfel inwestycyjny u was? Znaczy, rozumiem, że mówimy teraz o BXF-ie, tak? To jest 20 MW, tak jak powiedziałem, o tych dwóch projektach. Jeden projekt to jest 7 MW wiatrowa farma. Drugi projekt jest to farma fotowoltaiczna, 14 MW. No, łącznie to są już setki milionów złotych, prawda, w CapEx-ie. Mhm. Dzisiejsza konferencja w Serocku dotyczy ściśle energii wiatrowej, ale mówimy generalnie o odnawialnych źródłach energii. Która forma produkcji, mówiąc wprost, prądu jest najbardziej korzystna dzisiaj, patrząc na warunki polskie? Znaczy, czysto technicznie, jeżeli pytamy, no to wiadomo, że powinniśmy jako państwo rozwijać bardziej intensywnie energetykę wiatrową. Dlatego, bo z każdego megawata zainstalowanego po prostu mamy lepsze wykorzystanie w ciągu roku tej mocy zainstalowanej, aniżeli z fotowoltaiki. I to nie jest kwestia oczywiście tego, czy to jest lepsze, gorsze. Po prostu w naszych uwarunkowaniach geograficznych no, tak się rzeczy mają, że powinniśmy intensywniej rozwijać i dbać o to, żeby stwarzać warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Po paru latach ustawy 10H, która skutecznie zablokowała rozwój tych
inwestycji wiatrowych. Teraz troszeczkę ona została zliberalizowana, poruszył się ten rynek. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że development tych projektów to jest kilka lat, więc owoce zliberalizowania tej ustawy dopiero zobaczymy za kilka lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że niezależnie od tego, która z tych technologii jest lepsza, dla polskich inwestorów, a finalnie też dla klientów, odbiorców energii elektrycznej, największym problemem jest dostępność mocy przyłączeniowej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, która skutecznie ogranicza nowe inwestycje. I to myślę, że jest największy problem, który powinniśmy sobie rozwiązać systemowo na poziomie państwa. Ja to wielokrotnie powtarzałem. Gaz System rozwiązał sobie to systemowo, miał specustawę, uniezależniliśmy się z dostawami gazu, można było to sprawnie przeprowadzić ten proces. Nie rozumiem, dlaczego nie moglibyśmy tego zrobić w zakresie energii elektrycznej. Mamy specustawę, ona jest do określonego poziomu tylko linii przesyłowych, nie obejmuje, jak dobrze pamiętam, linii studziesiątkowych czy niższych, a powinny też specustawą być objęte te linie inne, no bo przyspieszylibyśmy inwestycje. Dzisiaj po prostu nie mając tych inwestycji w przesył, nie uzyskujemy warunków przyłączeniowych, albo jest bardzo dużo odmów. No i w konsekwencji niestety, ale nieefektywnie wykorzystujemy dostępne zasoby naturalne, które moglibyśmy dużo lepiej wykorzystać. A wracając jeszcze do tej nieszczęsnej w sumie ustawy 10K, która została zliberalizowana. Użył Pan chyba takiego słowa trochę zliberalizowana. No właśnie, chciałem zapytać, czy obecne otoczenie prawne wokół stawiania farm wiatrowych jest wystarczające, czy należałoby jeszcze lobbować na rzecz dalszej liberalizacji? Znaczy, ja uważam, że wszystkie te inwestycje muszą być w poszanowaniu społeczeństwa realizowane. Czyli a priori regulacje powinny być takie, żebyśmy brali pod uwagę wolę mieszkańców i środowisk otaczających przyszłą inwestycję. I to według mnie jest konieczne, dlatego, bo nie chodzi o to, żeby coś robić w sposób, no, można powiedzieć, jakiś taki nieuregulowany i nieuporządkowany. Natomiast no też myślę, że należy po prostu chłodno do tego podchodzić i wiadomo, że gdybyśmy mieli odległość mniejszą niż te 700 metrów, to jest oczywiste, że zwolnionych obszarów pod potencjalne inwestycje, a co za tym idzie środków zainwestowanych w Polsce, również z kapitału zagranicznego, czyli z korzyścią tak naprawdę dla gospodarki polskiej, byłoby zdecydowanie więcej. No bo dzisiaj ograniczając to, po prostu ograniczamy siłą rzeczy napływ kapitału zagranicznego do Polski. A w gruncie rzeczy powinno nam o to chodzić, bo chcielibyśmy, żebyśmy nie tylko my, jako Polacy inwestowali, ale obcy kapitał również, żeby inwestował, ale żeby generowały na wyniki, były tutaj w Polsce, podatki były płacone w Polsce i miejsca pracy powstawały w Polsce. Piotr Świecki był prezes firmy BXF Energia, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. A właściwie nie w studiu, tylko... To ja dziękuję za odwiedzenie naszego stoiska, bardzo mi miło. Jestem gościem u Państwa, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję.